Dziękujemy księdzu Piotrowi za zaproszenie. Jednocześnie od razu zapraszam Was jutro na godzinę 15. Na pewno z tego powodu, że przecież możemy tyle łask wyprosić poprzez koronkę Bożą, a także z tego powodu, który widzę teraz naocznie, bo sami pewnie jesteście ciekawi, jak ksiądz Piotr wygląda miesiąc bez fryzjera. A teraz tak poważnie. Dzisiejsze święto wpisuje się w trzeci dzień naszej nowenny do Bożego Miłosierdzia. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest pełnym objawieniem miłosierdzia. Moi kochani, wielu z nas dzisiaj nie znalazło informacji, którą szukaliśmy codziennie rano w mediach. Informacji o tym, ilu zarażonych jest koronawirusem w Polsce. Myślę, że z racji świąt oszczędzono nam tej informacji, na którą nieraz czekamy. Czy to ze strachem, może z ciekawością, a może już niecierpliwością, kiedy ta liczba będzie spadać. Jednakże od wczorajszej nocy istnieje i krąży po świecie o wiele ważniejsza wiadomość, która rano nabiera tempa i swojego zasięgu. Oczywiście jest to wiadomość o zmartwychwstaniu Chrystusa. Zmartwychwstał już Pan. Moi kochani, istnieje pokusa może, żeby dzisiaj jakoś mniej się radować. Zresztą w ogóle nieraz istnieje pokusa w życiu chrześcijańskim, żeby się nie radować, skoro jest tyle cierpienia i smutku na świecie. Benedykt XVI pięknie odpowiada na tą pokusę, mówiąc wręcz przeciwnie. Po co dodawać smutku do smutku? Po co na siłę dodawać smutku do smutnego życia? Wręcz przeciwnie, powinniśmy się radować. Dlatego dzisiaj radujmy się, pomimo tego kontekstu dzisiejszego świata i dzisiejszego naszego życia. Istnieje taka pokusa może, żeby się nie radować, żeby się smucić, ponieważ nie możemy odwiedzać się w domu. Chciałbym podzielić się na koniec swoim świadectwem z życia, ponieważ istnieją takie choroby, w których czynem miłosierdzia jest właśnie nieodwiedzanie. Taką chorobą może być na przykład choroba nowotworowa po chemioterapii człowiek. Dla człowieka każdy wirus jest wielkim zagrożeniem. Właśnie dokładnie 10 lat temu w kwietniu leżałem w izolatce chorując na białaczkę i nie mogli do mnie wchodzić żadni ludzie. Właśnie ich czynem miłosierdzia było to, że nie powinni mnie odwiedzać. Moi kochani, możemy smucić się dzisiaj, że nie odwiedzamy się, że nie spędzamy może w sposób fizyczny z naszą rodziną świąt. Ale nie ulegajmy tej pokusie, ponieważ powinniśmy się jeszcze bardziej radować ze zmartwychwstania Pańskiego. Jeszcze bardziej radować się i żyć pełnią nadziei, że nic nie jest w stanie się nam stać, ponieważ Chrystus zmartwychwstał i my również zmartwychwstaniemy. Księże biskupie, prosimy księdza biskupa o błogosławieństwo na ten dzień dzisiejszy i noc. Pan z wami. I duchem niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Alleluja, alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.